Witajcie kochani, nie bez powodu dzisiaj przychodzę do Was odstrojona jak żaba na otwarcie bajora. Bardzo chciałam to powiedzieć, ale tak rzeczywiście jest, ponieważ jak już widzicie po tytule, stała się rzecz wręcz niemożliwa. To ja sobie tak marzyłam kiedyś, wiecie, jakby człowiek tak myśli sobie o pewnych rzeczach, ale to zazwyczaj jest tak gdzieś tam po prostu w głowie i nie ma się jakichś takich realnych planów w związku z tym. I któregoś pięknego dnia siedziałam dokładnie tu, gdzie siedzę teraz, malowałam się, szykowałam dla Was makijaż na Insta i zadzwoniła do mnie Irmina z Mio i zapytała mnie: hej Iza, ale wiesz, co byś powiedziała, gdybyś mogła mieć swoją własną paletę? A mnie wytkało. Nie wiedziałam, jak się nazywam i do tej pory nie wiem, jak się nazywam i do tej pory jestem wytkana i do tej pory trochę w to wszystko nie wierzę. Co więcej, nie tylko ja mam swoją paletkę, ale też moja ukochana Gabi ma swoją paletkę i razem mamy takiego oto boksa. I nie bez powodu sisterhood, ponieważ jak wiecie, jestem jedną z Mio sióstr, Witchy Mio Sister. Gabi to Colorbomb Mio Sister, co bardzo dobrze pasuje do naszych i charakterów, i typów make-upów, i wszystkiego. Tak więc w styczniu razem z Gabi wybrałyśmy się do Ustki, gdzie znajduje się siedziba Mio, robić po prostu burzę mózgów. Dużo z Was coś tam podzgadywało wtedy, jakby nie mogłyśmy nic Wam powiedzieć, ale od stycznia pracowałyśmy hardo nad tym, żeby te palety były perfekcyjne, ponieważ stworzyłyśmy je z Gabi praktycznie od zera, z pomocą oczywiście zarówno jakby ekipy Mio, grafika Michała, którego z tej strony po prostu pozdrawiam i wysyłam miliony żabich całusów, bo to jest człowiek orkiestra, torpeda po prostu. Zresztą tak jak wszyscy. Proces tworzenia palety Mio pozwoliło nam wybrać wszystko, totalnie. Każda najmniejsza rzecz została zrobiona dokładnie w 100% tak, jak tego chciałyśmy z Gabi. I jestem całkowicie oczarowana tym, że mogłam dać upust swojej wyobraźni w 100%. Na pewno nie zdziwi Was temat, jaki wybrałam za przewodni, ale zanim Wam jeszcze o tym opowiem, to pokażę Wam, jak wyglądają palety. Więc tak oto prezentują się obie paletki. Moja nazywa się Frogs and Roses, Gabi to Starchild. Myślę, że jak znacie Gabi, to też ta nazwa jest dla Was zupełnie jasna. Ale zacznijmy sobie od omówienia, jako że Gabi jest tutaj gościem, no to zacznijmy od palety Gabi. Jak wiecie, każda z Five Pointsów ma swój dedykowany kartonik. I tutaj mamy nawiązanie do włosów Gabi, które są sławne na całą Polskę, mam nadzieję, że niedługo i dalej. Najbardziej kolorowe włosy na polskim TikToku, to jest pewne. Całość nawiązuje do takiej stylistyki kosmicznej, ponieważ Gabi uwielbia róż, fiolet, błysk i w ogóle jest taką kosmiczną, zwariowaną personą. Stąd też właśnie nazwa Starchild i tutaj takie wykończenie palety w postaci holograficznych gwiazdek. A sama paletka prezentuje się tak jak wszystkie Five Pointsy, ma różowe opakowanie, ale my do swoich palet postanowiłyśmy dołączyć blistry z naklejkami, które możecie właśnie okleić sobie na paletce. Szczególnie polecam jakąś nałożyć sobie tutaj na grzbiecik, tak żeby móc w trakcie szukania w swojej kolekcji palet tej jednej konkretnej wiedzieć, która to jest. A w środku znajdziemy 5 cieni w takiej spójnej kolorystyce kosmicznej, różowo-fioletowej. Pierwszy cień to jest Supernowa i jest to bardzo nietypowa formuła, już Wam tutaj robię zbliżonko. Jak możecie zobaczyć, jest to cień taki drobinkowy, holograficzny. I będę Wam robiła słocze w postaci takich właśnie kreseczek na dłoni, bo na dużym tutaj obszarze jest mi łatwo pokazać Wam dobrze ten cień. To jest taki prawie przeźroczysty błysk o liliowo-lawendowo-różowych błyskach. On jest bardzo unikatowy, troszkę znika i zostawia tylko taką fioletową poświatę w cieniu, a w słońcu daje właśnie efekt takich miliona roziskrzonych drobin. Możecie spokojnie nakładać go solo, albo może być to topper do innych cieni. Kolejny kolor to róż Out of Space i jak możecie zobaczyć, to jest dosyć nietypowy odcień różu, bo on nie jest ani w takim flamastrowym, ostrym, ani w sumie pastelowym. Jest tak idealnie pomiędzy, gdybyście właśnie wymieszali te dwa odcienie. Jest hiper, ultra napigmentowanym matem. Ta nowa formuła cieni Mio to jest po prostu kosmos. I tak się prezentuje ten kolor. Może być spokojnie takim wiodącym tematem makijażu, ale też świetnie sprawdzi Wam się jako blend do kolejnych kolorów. Trójeczka natomiast to Interstellar, czyli taki wrzosowo, lawendowo ale troszeczkę bardziej nasycony fiolet, dalej otrzymany w takiej ciepłej tonacji, idealnie łączący się z poprzednim cieniem, również w tej formule hipernapigmentowanego matu. I tak się prezentuje ten kolor. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo gęsty, taki wręcz nasycony i pięknie będzie się blendował przy użyciu poprzedniego różowego odcienia. Oraz na każdy z tych dwóch kolorów możecie nałożyć ten górny topper, żeby zrobić taki bardziej błyszczący efekt. I pokażę Wam to teraz, jak wygląda to z nałożonym topperem. Czwarty cień nie bez powodu nazywa się Kosmos, bo jest to jeden z takich odcieni, których myślę nie ma nikt w swoich paletach, przynajmniej nigdy nie spotkałam się z dokładnie takim zestawieniem bazy, koloru drobinek, rodzaju błysku i to jest właśnie taki nietypowy, troszkę bym powiedziała, że wręcz modry odcień, takiego no właśnie zgaszony lawendowo modry, niebiesko-fioletowy, który ma na sobie bardzo dużą ilość ciepłych, fuksjowo-różowo-fioletowych drobinek, które idealnie nawiązują do koloru dwóch poprzednich cieni, więc to jest na tyle nietypowe, że nie można powiedzieć, czy ten cień jest właściwie chłodny, czy jest ciepły, bo w zależności od tego, jak padnie światło, będziecie mieli oba wykończenia w nim. Na samym końcu jest Void, czyli pustka. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciemny fiolet, znowu w tym wykończeniu hipernapigmentowanego matu. Myślę, że słów więcej nie trzeba, jeśli chodzi o ten kolor. Będzie idealny do po pierwsze przyciemnienia kącika, do zrobienia kreski, ale także do wyblendowania wszystkich poprzednich kolorów. I teraz na tym ciemnym, zarówno ten Void, pokażę Wam swatchem. I teraz zobaczcie, jak fenomenalnie wyglądają poprzednie błyski właśnie na tym ciemnym kolorze. Tak naprawdę przy użyciu tych dwóch odcieni wybranych możecie zrobić pełen makijaż i będzie on wyglądał zjawiskowo i tak bardzo postaranie, bo przez to, że jest w nich dużo kolorów drobinek, jest różna baza, można uzyskać wiele różnych wykończeń. Omówmy sobie teraz moją paletkę, czyli Frogs and Roses. Myślę, że większość z Was już wie dlaczego. Moja nazwa... Praktycznie co druga osoba mi pisze, że przeczytała, że jestem frog in the garden, więc postanowiłam przekuć to w mój atut i wszędzie, gdzie się da, są żaby. Nie mówiąc już o tym, że jako dziecko byłam często nazywana przez rodziców żabką. Sama bardzo lubię te zwierzątka i no, wszystko złożyło się po prostu w spójną całość. Tutaj właśnie widzicie piękną żabkę wśród róż i moją twarz. I tutaj jeśli chodzi o motywy znajdujące się na opakowaniu, no to nie trudno się domyślić, nawiązują zarówno do tytułu, jak i do historii, którą opowiada wewnątrz sama paleta, ale o tym za chwilkę. No i myślę, że nie jest to dla Was zaskoczeniem, że róże to są jeden z moich ulubionych kwiatów, często o tym trąbię, uwielbiam różane perfumy, uwielbiam róże jako wzór, design, nie wiem, nawet na sukienkach czy gdzieś tam w ozdobach, różane korony, to po prostu jeden z moich najukochańszych kwiatów, więc nie mogło ich tutaj zabraknąć. W środku oczywiście paleta, jak każdy Five Points, jest różowa. Obkleiłam ją już swoimi naklejkami. Tutaj u mnie są to zarówno żabki, jak i różyczki. Mam też swój napis tutaj Frog in the Garden. Na palecie Inhydris mojej Gabi są gwiazdki i też właśnie są napisy, więc możecie sobie od razu podpisać jakby z kim jest ta paleta, a możecie zostawić w zupełności gładkie to opakowanie, jeśli też jest taka Wasza wola. No i przejdźmy do tej całej historii. To jest trochę śmieszna sprawa, ponieważ ja wizję na tą paletę miałam gotową w głowie dużo wcześniej. Któregoś pięknego dnia, właściwie nocy, nie mogłam spać, usiadłam sobie przy kompie, odpaliłam sobie Photoshopa i zaczęłam się bawić. Ściągnęłam sobie ze strony Mio ich paletkę i przeklejałam różne kółka, różne rzeczy i w ten sposób powstał mój szkic. Takiej wymarzonej palety, a w głowie powstała cała historia. Mamy poranek. Piękny różany ogród. Czujecie ten zapach takich rozkwitających, świeżych płatków, lekko taką przełamanych słodyczą. Z racji tego, że jest poranek, to wszystko zroszone jest delikatnie kropelkami, które mienią się w tych blasku tego wschodzącego słońca i między płatkami róż a listkami siedzą sobie malutkie żabki i śpią, bo są zmęczone po całym nocnym koncertowaniu. To jest właśnie ta paleta. Tak więc zacznijmy od początku. Pierwszy cień nazywa się Rose Petals, czyli płatki róż. Zdecydowanie chciałam, żeby to był taki odcień bardzo uniwersalny, w takim lekko brzoskwiniowo-nudowo-różowym odcieniu. Zrobię Wam oczywiście swatcha. I to jest kolor dla mnie taki transferowo, blendująco, zaróżawiający, który, co nie jest dla Was niespodzianką, użyłam dzisiaj i także przez wiele ostatnich tygodni jako mój róż do policzków. Jak wiecie, ja uwielbiam uniwersalne palety i w większości moich make-upów, kiedy maczuję oko z policzkiem, no to na policzek nie leci wcale róż, tylko właśnie cień. I tak też chciałam, żeby dało się tym zrobić. Stąd wybór takiego odcienia, który jest bardzo łagodny, ma w sobie taką nutkę beżu, ale też odrobinkę brzoskwini, nie jest zbyt chłodny, nie wygląda tak chamsko różowo na policzku, tylko bardziej daje efekt właśnie muśniętej płatkiem róży skóry w wykończeniu tego delikatnego, miękkiego, półtransparentnego matu. Kolor numer 2 to Morning Dew, czyli poranna rosa, jak w naszej opowieści. Chciałam też, żeby było coś takiego ultra mocno błyszczącego. Jak mnie znacie, moje rozświetlacze w większości to jest prawie że brokat. Od razu w mojej głowie zrodził się zamysł na coś, co da efekt takich kropel roziskrzonej wody, takiego mokrego, błyszczącego, iskrzącego wykończenia. I powiem Wam, nad tym cieniem bardzo długo pracowaliśmy, żeby był dokopczony tak tą drobiną, żeby jej tu było miliard. Po prostu miało się to świecić pod sam kosmos, a jednocześnie w cieniu nie dawać żadnej plamy. Mam też oczywiście nałożony dzisiaj ten cień jako rozświetlacz, możecie zobaczyć, jaki to daje efekt. Tutaj jeśli chodzi o tą drobinę, to jest to zarówno taki brzoskwiniowy, lekko różowy i lekko złoto-szampański odcień drobin, żeby po wymieszaniu dał na skórze efekt takiego niuda. Ja uwielbiam szampańsko-niudowo-złote rozświetlacze, które nie idą w chłodne tony, które znikają na policzku w cieniu, których nie widać w momencie, kiedy nie pada na nie światło, a również nadają się jako perfekcyjny toper, ponieważ nie mają bazy i da się je nałożyć na każdy inny cień, żeby z matowego powstał cień błyszczący. Kolor numer 3 to Green Frogs, czyli zielone żabki. Zieleń żabiasta dla mnie to jest właśnie dokładnie ten odcień, czyli taka, zrobię Wam słocza, idealnie wiosenna, ciepła, nie wchodząca w zbyt zbrudzony odcień, ale nadal nie tak makabrycznie nasycona. Chciałam też, żeby, wiecie, to był taki zielony, który użyje każdy, bez względu na kolor oczu, czy to będą oczy zielone, niebieskie, brązowe, szare, czy jakie tam sobie wymyślicie, żeby on się ładnie wblendowywał w kolor skóry, żeby to był zielony, który nie wygląda sztucznie. Myślę też, że mało jest palet z ładnymi zieleniami i zazwyczaj jest to taki kolor, który mi się kojarzy trochę szpitalnie i bardzo chciałam tego uniknąć. Wiecie, chodziło mi o to, żeby widząc tą zieleń widzieć właśnie taką świeżą zieleninkę, takie wiosenne kwiaty, taką łąkę, radość, żeby on był no taki właśnie jak ten. Następnie mamy 4, czyli Sparkling Leaves. To jest taki odcień, który chciałam, żeby imitował moment, kiedy macie ciemne, takie różane liście pokryte właśnie rosą i pada na nie światło, one tak migoczą, więc mamy jednocześnie bardzo ciemną bazę i iskrzące, przepięknie mieniące się drobinki. Robię Wam już swatch. To jest w ogóle jedno pociągnięcie palcem. Ten cień jest hiper, uper mocno napigmentowany i wsadzone jest w niego tyle drobinek, ile się tylko dało. Ma bazę w odcieniu takiej perfekcyjnej butelkowej zieleni i delikatnie szmaragdowe opiłki. I w nim drobina jest troszeczkę mniejsza niż w tym poprzednim cieniu. To są raczej takie właśnie opiłki, taki mocno zmielony brokat, który daje jednocześnie efekt sparklenia i tafli w zależności od padającego na niego światła. Ostatni cień to Rosewood, czyli drewno różane. Z nim było dużo bawienia się, ponieważ z jednej strony chciałam, żeby był na tyle ciemny, żebyście byli w stanie przyciemnić makijaż na przykład w zewnętrznym kąciku, czy wykonać kreskę, ale na tyle jasny i w odpowiednim tonie, żeby dobrze blendował się zarówno z różem, który jest tutaj lekki i pudrowy, ale także z tą magiczną zielenią. Mamy oczywiście tą formułę super napigmentowanego matu, a kolor prezentuje się w ten sposób. Jest to raczej ciemny, ale nie najciemniejszy brąz z nutką jakby takiego lekkiego różu. Właśnie tak jak wyobrażam sobie drewno różane, czyli ciepły kakaowy odcień z odrobinką różu. A w ramach ciekawostek pokażę Wam mój prototyp, który jest tak wynioniany i tak wymęczony, ponieważ ja tą paletą malowałam się ciągle, non-stop, żeby mieć pewność, że wszystkie kolory ze sobą pasują, że świetnie się cienie łączą, że wszystko wygląda dobrze w każdym świetle i na każdej możliwej bazie. Oczywiście możecie je nakładać zarówno na korektor, na bazę, na co Wam się żywnie podoba. Śmieszne jest to, że czasami się pojawiały gdzieś na przykład na Instastory pytania, co ci tak błyszczy, co to za rozświetlacz? A ja nie mogłam Wam powiedzieć, co to. I ogólnie zależało mi na tym, żeby ta paleta z jednej strony była taka bardzo, bardzo moja, żeby no w tych 5 cieniach to wydaje się dużo, ale to jest strasznie mało jednocześnie, móc zmieścić wszystko to, co kocham, a z drugiej strony, żeby była na tyle uniwersalna, że osoby, które nawet są zupełnie początkujące w makijażu, były w stanie wykonać nią ładny, spójny make-up w prosty i przyjemny sposób, bo myślę, że właśnie o to chodzi w makijażu. Z takich jeszcze technicznych informacji muszę Wam powiedzieć, że palety są limitowane, to znaczy, że będą dostępne tylko i wyłącznie do wyprzedania się. Możecie je kupić na stronie Mio w cenie 29,90, czyli tej standardowej dla wszystkich limitowanych paletek. I pomimo, że już mówię do Was ładnych kilkanaście minut, to dalej w to nie wierzę, że to mówię i mam wrażenie, że mi się to po prostu śni. W tym momencie chciałabym bardzo razy podziękować całej ekipie Mio za to, że dali nam tak wspaniałą szansę i taką po prostu niesamowitą możliwość, dalej w to nie wierzę, stworzenia czegoś własnego, że w momencie, kiedy zaprosili nas do siedziby, my byliśmy po prostu z Gabi the stars. To było fantastyczne. Sposób, w jaki cała ekipa podchodzi do i makijażu, i do ludzi jest znakomity. Jakby brawo dla Was, brawo dla Gabi, brawo teraz dla mnie, brawo dla wszystkich i nie będę tutaj płakać. Jakby mam zbyt ładnie zrobiony makijaż. Jakby jestem głęboko poruszona i potrzebuję wziąć parę wdechów. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie ten film, bo jak go nagrywam, zostały jeszcze... No jeszcze zostały długie godziny do tej premiery, a ja mam takie... To się dzieje. Mam nadzieję, żabki, że ciepło przyjmiecie te palety, bo włożyłyśmy w nie z Gabi całe nasze serduszka i nie mogę się doczekać, aż zobaczę pierwsze make-upy robione nimi. Nie mogę się totalnie doczekać make-upów, które stworzycie tymi paletami. Będę czujnie obserwować na Instagramie, wszystko lajkować, komentować, udostępniać, czekać na wasze wszystkie po prostu recenzje, filmiki, wszystko. Czekam też na Was oczywiście w komentarzach. W momencie, jak wrzucam ten film, jest już po premierze, więc mam nadzieję, że będę mogła już usłyszeć od Was pierwsze jakieś recenzje, bo po prostu nie wytrzymam. Ja to po prostu pęknę. A jeśli szukacie inspiracji na użycie tych palet, to obserwujcie bacznie zarówno mojego Instagrama, jak i Instagrama i TikToka Gabi, bo tam znajdzie się cała masa, po prostu cała masa make-upów zrobionych tymi paletami, filmiki ze zbliżenia makro z dokładnym możliwością taką, wiecie, obejrzenia tych cieni, żebyście dobrze widzieli, co się tam znajduje, więc staramy się naprawdę stworzyć dla Was masę wspaniałego materiału. Zapraszam Was także na obejrzenie live'a, o ile na nim nie byliście, który jest zapisany na Instagramie Mio. To jest śmieszne, bo ten live dopiero będzie, kiedy to mówię, ale teraz jest już, on tam jest. Teraz tam, w kamerze teraz. Ja się już w tym momencie z Wami żegnam, czekam oczywiście na wieści od Was. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!